Chcemy obliczyć sumę liczb 19 i 3 /18 i 18 i 2 3. Na początek oddzielimy liczby całkowite od ułamków. Liczbę 19 i 318 możemy zapisać jako 19 dodać 3 /18. Do tej liczby dodamy 18 i 2 3, którą możemy zapisać jako 18 dodać 2 3. Teraz możemy oddzielnie dodać liczby całkowite. Mamy więc 19 dodać 18. Do tego dodajemy teraz ułamki. Dodać 3 osiemnaste i dodać 2 trzecie. Dodajemy 19 i 18. Na razie jest to dość proste. 19 dodać 19 równa się 38. Tu mamy o 1 mniej, czyli 19 plus 18 co daje 37. Mamy więc 37. Dodajemy jeszcze 3 osiemnaste i 2 trzecie. Muszę te ułamki sprowadzić do wspólnego mianownika. Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb 18 i 3 to 18. Przekształćmy więc 2 trzecie na części 18. Aby przekształcić 2 trzecie na 18 i w mianowniku mieć 18, mianownik 3, muszę pomnożyć przez 6. Licznik muszę więc też pomnożyć przez 6. Widzimy więc, że 2 trzecie to inaczej 12 osiemnastych. Zamiast 2 trzecich zapisuję więc 12 osiemnastych. Teraz mogę wszystko dodać. Mamy więc 37 dodać ileś tam osiemnastych. 3 dodać 12 równa się 15. W ułamku mamy więc 15 osiemnastych. Wynik mogę przedstawić jako liczbę mieszaną, która wynosi 37 i 15 osiemnastych. To właściwy wynik, ale możemy go jeszcze uprościć. Możemy skrócić ułamek 15/18. Licznik i mianownik możemy podzielić przez 3. Podzielmy każdy z nich przez 3. Ponieważ i licznik i mianownik dzielimy przez tę samą liczbę, wartość ułamka się nie zmienia. Mamy nadal liczbę całkowitą 37, ale w liczniku otrzymujemy 5, a w mianowniku 6. Otrzymujemy więc wynik 37 i 5 /6.